Cześć wszystkim wędrowcom, czatownikom i moim czytelnikom przede wszystkim. Witajcie. Będę mówił dzisiaj do Was w uśmiechach i długo, a w uśmiechach dlatego, że ostatnie trzy noce spędziłem na rykowisku i wydarzyło się, przeżyłem coś takiego, co mógłbym określić jedną z najpiękniejszych przygód życia i dlatego dla Was nagrywam, bo gdy takie chwile się dzieją, to chcę je jeszcze uwiecznić, no nie tylko opowiadaniem, ale i taką przemową. Także od początku września się zaczęło rykowisko tutaj w krainie Szeptów Kniei. I żeby Wam opowiedzieć w pełni, co się zadziało, to muszę zacząć od tego, że rykowisko się przeniosło. Przeniosło się w ogóle inne miejsce niż dotąd, niż tam, gdzie ja jeździłem, słuchałem i znałem. I tak trochę mnie to wybiło, bo ten początek września się zrobił. Ja jeździłem na nasłuchy, dzień po dniu, noc po nocy, w te wszystkie takie miejsca, które znam od lat. No i tam panowała cisza. Aż któregoś razu sobie siedziałem na takim czuwaniu, czatowaniu. Odezwała się do mnie Kasia Połczyńska tutaj z okolicy. Pozdrawiam serdecznie, że ona gdzieś tam jest i tutaj ryczą po prostu byki i dużo się dzieje i w ogóle. Ja to miejsce znałem jakoś, które mi wysłała, znałem je po prostu z map, ale jeszcze tam osobiście nie byłem. A miejscówka jest na Starym Młynie, w okolicy miejscowości Kowalewka. I teren, który tam jest, to po prostu jest taki magiczno-bajkowy, totalnie sielski, ponieważ jest kawałek lasu, są wokół pola. To przylega do kompleksu największych stawów rybnych w ogóle w Wielkopolsce. Ale przede wszystkim tam z żadnej strony nie ma dobrego dostępu takiego dla ludzi. Tam w ogóle są takie, rosną drzewa pokryte powojnikami, jakimiś bluszczami, chmielem i to wszystko tworzy takie kopuły, takie totalnie zmasakrowane zarośla, byśmy powiedzieli, gdzie ciężko się przedostać, gdzie ciężko się poruszać. Ale przede wszystkim, dlaczego ja bym tego miejsca, nie wiem, czy bym je odkrył w ogóle w tym roku, bo tam jest taka kotlina w całości i tam jak byki się zaczynają odzywać, to wszystkie te dźwięki, one się niosą w obrębie tej kotliny, tego obszaru, ale nie wychodzą poza zewnątrz, na zewnątrz. Tak jakby tam panowała taka kopuła, która trzyma to wszystko, co tam się dzieje, nie wypuszcza tego na zewnątrz. Także gdyby ktoś stał naprawdę gdzieś niedaleko na polu i próbował nasłuchiwać, to raczej tego jelenia nie usłyszy. Ale tak tytułem wstępu o tej krainie. I następnego dnia się tam wybrałem już sam, późną w ogóle nocą, bo najpierw objechałem te wszystkie swoje punkty nasłuchowe. Dotarłem tam około pierwszej w nocy. W ogóle takie okienko pogodowe się zrobiło, że ja wiedziałem, że mogę tam jechać po prostu tylko dzisiaj, tylko w tą niedzielę, bo w inne dni w zasadzie już nie będą te warunki sprzyjały, a sprzyjające warunki to jest jak na rykowisku, jak spada temperatura, jak jest rozwieszczone niebo i jest przede wszystkim bezwiecznie. I tak też było. Więc tam sobie pojechałem. W ogóle bajkowa sceneria, wyobraźcie sobie takie stare ceglane zabudowania tego młynu, ogromna ściana, stare okienka, najczęściej bez okien, bez szyb i wielka po prostu ściana bluszczu jakiegoś, nie wiem, pnącza, które to okala. Dalej przede mną taki rodzaj takiego zapuszczonego ogródka, ogrodu, w którym stare drzewa owocowe i liściaste sobie rosną, gdzie niegdzie rozsiane jakieś takie dzikie kwiaty. No takie ogrodowe, ale zdziczałe, że tam widać, że nikt już dawno, dawno ręki nie przykładał do żadnej pielęgnacji. I plusk rzeki, która obok idzie, tam jest taki stopień i ta woda sobie spływa, cały czas szeleści, dzięki temu też no, wygłusza trochę i trzeba odejść, żeby jelenie dobrze słyszeć. Tam sobie zasiadłem na czatowanie, na czuwanie. Jelenie się odzywały z różnych stron. Namierzyłem, że było tak 4 albo 5 byków. No tak coś koło tego, a tyle już wystarczy, żeby było bardzo dobre słuchowisko. Akurat nadciągnęła nad las, nad niebo taka ławica chmur baranków. One troszkę przyćmiły, przykryły ten księżyc, ale byki nie ucichły. I ja sobie tak myślę, no kurczę, dobrze, jak ta chmura ławica przeminie, to ja sobie ruszę na obchód po lesie.
bo tutaj muszę Wam jeszcze powiedzieć, że byliśmy tam na spacerze w ciągu dnia i udało się odkryć takie miejsce, gdzie jest w ogóle właśnie fenomen tego obszaru jest taki, że on jest taki nieoczywisty. Tam z jednej strony jest ta dzikość, a z drugiej strony jest jakiś taki, nie wiem, półlegalny, zdziczały tor kładowy, gdzie ktoś sobie co wieczór równo tam szaleje. I tam właśnie, w tym miejscu, jak sobie szliśmy, zobaczyłem, że jest taka górka, wzniesienie, spany z ziemi, na którą jest wbity, naniesiony słup telegraficzny, ale całe to miejsce stratowane tropami, odciskami racic jelenia. Także jak ja to zobaczyłem, to wiedziałem, że on tam wchodzi, staje sobie tak i ryczy. I dlatego się tak nakręciłem na kolejne dni, bo mówię, jeny, jakie to musi być wspaniałe. On tam sobie w tej odludnej okolicy staje tutaj na tym wzniesieniu, wydobywa ten głos, a tu jeszcze wokół właśnie ten teren kładowy. No, trochę tam tych śmieci, te takie rozjeżdżone i w ogóle. A on tam przychodzi, wybrał sobie to miejsce. Jakie to jest niesamowite. I oczywiście zamarzyłem sobie zobaczyć, jak on z tego miejsca nadaje. Dobrze, ale wróćmy do miejsca, gdzie jestem sobie w lesie, gdzie jest pełnia księżyca, gdzie byki ryczą, huczą to z tej, to z tamtej strony. Więc jak księżyc się wyłonił w pełni, te świecący, jasny, czysty, no to ruszyłem na obchód tego lasu. Tam jest taka kamienista droga, taka naprawdę kocie łby, stara droga z kamieniami, więc szedłem tak po kroku, powolutku, tak tip, top, tip, top. Miałem na sobie kalosze, one takie opiaszczone, więc z tymi kamieniami tam to wydawało jakiś taki delikatny, delikatny skrzyp, ale jakoś to nie niosło się ani nie uciszyło tych byków, one chyba nie były w stanie tego usłyszeć. Także sobie wyobraźcie pochód przez ten księżycowy las, takie światło cienie, takie, że nie wiesz tak naprawdę, czy w głębi lasu to, co widzisz, ten tak kształt cienia, czy to nie jest ostatecznie jeleń, który ci się przygląda. I jeszcze te pajęczyny babiego lata układające się na nosie, co chwilę myślałem, że jakiś komar mi siada. Przeszedłem przez tą drogę, potem musiałem odbić w bok, bo tam jest, żeby właśnie dojść do tego miejsca, o którym Wam tu opowiadam. Tam już było dużo lepiej, bo była tam miękka trawa, pełna rosy, więc szło się cicho, nawet bez specjalnego starania. I tak w którymś momencie przestrzeń i w ogóle wszystko jakby tak niesamowicie czuwało nad tym podchodem. W którymś momencie nadepnąłem na gałąź, taką idącą przez poprzek całej drogi. Ona się tak ugięła, ale ja też miałem tak wysubtelniony ten krok, że ja nie nastąpiłem na nią w pełnym jakby ciężarem, więc ona się tylko tak ugięła. Poczułem ją pod stopą, no i nie trzasła. Tak jakby cały czas coś też chroniło tutaj, żebym ja, to ten cały mój kunszt podchodu, żeby on jak najlepiej się udał. Udało mi się przez nią przejść. Potem jeszcze kolejno, tak idę i czuję, że jakaś linka mnie tutaj otacza. Mówię, co, czy ktoś rozpiął linkę, czy sznurek jakiś? Ale to był pęd jeżyny, który też jakbym tak w niego z marszu wszedł, to by mi się no po prostu chwycił za kurtkę i taki, wydał taki dźwięk, taki dosyć głośny. To mi się też udało odgiąć, to minąć. I potem doszedłem na skraj takiej polanki i pola, gdzie właściwie jak tam byłem za dnia, to patrzyłem na tą łąkę skrytą w zakolu całego tego lasu i rzeki i sobie tak myślałem, kurczę, to musi być idealna tutaj polanka, żeby te jelenie wychodziły, żeby spełniały to rykowisko. Stanąłem sobie zachwycony tym miejscem w cieniu jakiegoś takiego krzaka, krzewu, i mówię, posłucham jeszcze, jak tam, gdzie tam ten byk nadaje, gdzie inne się tutaj oswoje z przestrzenią. Stałem tam, słuchajcie, półtora minuty, może dwie, niedługo, naprawdę niedługo, kiedy widzę na łące, że stoi jakaś pionowa, ciemna sylwetka, taka wysoka. W pierwszej chwili odruch, no, spięcie i strach, bo jeżeli jest pionowa sylwetka wysoka, no to może być człowiek, szybko przekładam lornetkę. No ale widzę, że to jest łania jelenia, ustawiona tylko tak przodem do mnie, bo jak one się tak ustawiają, to tak widać w świetle księżycowym. No i myślę sobie, wow, ona tak szybko wyszła, ja tyle co tutaj nadszedłem, a ta łania tak spokojnie patrzy w lornetce, się pasie, skubie sobie trawę. Potem przez szczeliny krzaków spojrzałem sobie jeszcze na bok tej łąki, polany,
patrzę, że tam jest druga łania. I taki się zrobiłem szczęśliwy, tak mi się zrobiło też przyjemnie, jak sobie uświadomiłem wszystko, co się w tamtym momencie akurat dzieje. No bo wiecie, łania to jest taka strażniczka rykowiska. Ona czuwa nad tą całą przestrzenią. Chociaż nie, wydaje się, że nie, one nie są zainteresowane tym, jak te wyki ryczą. W ogóle ich to nie obchodzi, bo sobie tam żerują, skubią. I taka mnie ogarnęła, słuchajcie, poczucie takiej, powiedział, świętości tego momentu, takiego zanurkowania w najgłębszą tajemnicę, bo ja byłem naprawdę kilkanaście metrów od tej łani, a to jest takie no, najczujniejsze zwierzę w całym lesie, można powiedzieć. To po prostu jej zmysły są jak perfekcyjny radar, wszystko wykrywają, a jeszcze przecież patrzyłem tą lornetką, wykonywałem jakieś delikatne ruchy i coś tam delikatnie tutaj szurało na mnie z kurtki, ale ona się pasła, ja ją obserwowałem i wam mówię, kochani, taka świętość, takie po prostu... Wzruszam się, jak o tym mówię, ale to wejście w sedno misterium. Jak sobie uświadomiłem, że ja jestem tu, że są one, oczywiście takie różne mnie myśli zalały i mówię sobie, kurczę, i jak można, będąc w czymś takim, dostępując czegoś takiego, strzelić do tych zwierząt, zabić tą ciszę, rozgonić to wszystko, no bo takie momenty też się na rykowiskach zdarzają i to wcale nie rzadko, no. Ja się czułem w tym tak zanurzony i tak też przyjęty przez ten las. Ta łania potem zaczęła gdzieś tam się oddalać trochę, stanęła sobie na skraju rzeki i chaszczy, które ją otaczają, więc ustawiła się tak bokiem, więc ją też dokładnie widziałem w lornetce. Potem się cofnęła w gąszcz, ta jedna jeszcze sobie była tam na tej łące. I tu w zasadzie dochodzimy do momentu... no dobrze, może dalej opowiadam. Więc jak ona się wycofała, no to ja sobie cichutko ruszyłem dalej. Tam już nie było tak łatwo, bo grunt się trochę zmienił na kamienisty. Znaczy były takie kamyczki, była też ziemia, ale to wszystko powodowało, że ten but trochę trzeszczał. Tutaj wam muszę dygresję zrobić i opowiedzieć, jaki w ogóle wynalazłem na to pomysł, bo takiego, taki podchód, tak na dobrą sprawę, powinno się prowadzić boso. Ja tak zwykle robiłem na rykowiskach, zdejmowałem kalosze, skarpety, wszystko i szedłem boso po tej rosie, ale to po prostu no kuje jak diabli, to jest taki ziąb, jeszcze jak jest przymrozek czy coś, robiłem tak, ale teraz, że ten reumatyzm trochę tam, to już no, nie mogę sobie na to tak pozwolić. Ale wymyśliłem takie coś, że po prostu biorę kawał takiej gąbki grubej, którą kupuję, wycinam tam taki po prostu otwór trochę na buta, zakładam to. I to doskonale wygłusza, się idzie i tak jak duch, aczkolwiek to dopiero będę testował, zobaczymy jak to się sprawdzi. Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Także tam po tym gruncie sobie jednak delikatnie tymi tiptopami jeszcze szedłem. W którymś momencie widzę wstęga tropu takiego wielkiego, grubego, ciężkiego się ciągnie wprost do lasu. Do tego lasku, bo to jest nie las, tylko takie zakrzewienia, zakrzaczenia. I świeży, świeżuteńki, aż ta ziemia pachnie. I wiedziałem, że ten byk po prostu przeszedł tutaj, nie wiem, w ciągu godziny może. I oczywiście zbliżam się i słyszę, jak on ryczy. Dokładnie z tamtego miejsca, z tamtej górki, gdzie jest ten słup. Stanąłem, już widziałem ten słup w ogóle, więc wiedziałem, że tamto miejsce tam jest. A on ryczy. Takie, wiecie, to jest takie charczenie, to jest takie pomrukiwanie. I wtedy sobie zdałem sprawę, jakiego cudu w ogóle ja doświadczam, no bo te łanie, one mnie przepuściły tak naprawdę przez tą łąkę. I przepuściły i tak naprawdę dzięki temu mogłem podejść tego byka, bo no one czuwając, one często potrafią jakoś tam chrząknąć, szczeknąć i dać znać, że jest coś nie tak i potrafią no, ostrzec tego byka, potrafią też do niego jakoś tam przyjść i go odciągnąć. I słuchajcie, jestem kilkadziesiąt metrów od niego.
On tam ryczy, nadaje z tej górki, a ja tak pamiętam, że bardzo chciałem to w ogóle zobaczyć. Tutaj mi jednak inna górka, taki wyłom terenu, przesłaniał to, ale samo to, że widziałem ten słup i oczami wyobraźni to, że jak on tam stoi, to to już było, zacząłem nagrywać. Kilka takich mam fragmentów, to zamieszczę jeszcze. I no i cóż, w którymś momencie on tam sobie ucichł. Zakotłowało się tylko w krzakach, taki był ten, taki troszkę. I patrzę w bok, a tu taka ciemna sylwetka biegnie delikatnie, truchta przez pole. Kilkanaście metrów ode mnie, bo on nie wiedział, że ja tu stoję. Szybko lornetka, która na szczęście nie była zaparowana, więc mogłem go zobaczyć w powiększeniu, w przybliżeniu razy 10. Wszystko, słuchajcie, on, to co miał na głowie, to był tak między 12 a 14, nie wiem, ale ten wieniec był naprawdę rozłożysty i duży. I tak tylko wyszeptałem, mój Boże, król rykowiska mi się pokazał. Właśnie to, że on też takie miał miejsce, to królewskie, ten szczyt tej górki, tego wzniesienia. Więc sobie tak powoli, powoli przebiegł, zerkając w moją stronę. A potem się zatrzymał na skraju rzeki, też się bokiem ustawił, spojrzał się na mnie tak, patrzył długo, ale to, że on w ten sposób zareagował, a nie próbował iść do mnie, to mi też pokazuje, jak to był mądry byk, jaki tak naprawdę stary i rozważny, bo zwykle one podczas rykowiska potrafią podchodzić do człowieka, potrafią wychodzić do niego, sprawdzać, co to się dzieje, a ten po prostu od razu wiedział, z czym ma do czynienia, od razu się wycofał. Ja też to wszystko opowiadam, może długo już, tu widzę, kilkanaście minut leci, ale to się działo dość szybko. W tamtym momencie w ogóle jeszcze przy tych łaniach, to wiecie co, jak ja się tak czułem, tak jakby moja dusza, z niej wypłynęły takie skrzydła, się tam rozpostarły nad tą krainą i otuliły takim płaszczem, który też się tam w pełni zintegrował z tym miejscem, że to mi pozwoliło tak naprawdę wejść w takie chwile i tego wszystkiego doświadczyć. Ten byk sobie tam chwilę postał, potem się wnurzył w gąszcz, zahałasował. Ja wiedziałem, że on tutaj już się nie pojawi, przynajmniej tej nocy, więc zacząłem się wycofywać, zacząłem odwrót. Inne byki jeszcze tam huczały sobie z różnych miejsc. I w zasadzie się wycofałem dużo szybciej, cofnąłem się w okolice młyna. Tam jeszcze sobie ponasłuchiwałem. A potem, no potem już wracałem, chociaż tak naprawdę planowałem zostać do świtu, bo nocka była idealna. Byłaby pewnie jeszcze szansa, żeby coś zobaczyć. No ale się czułem już tak nasycony tym wszystkim, tak spełniony, a w zasadzie to nie był koniec. To nie był koniec widoków, bo potem sobie poszedłem, tam jest taki betonowy nad tą rzeką taki wypust, taki nie wiem co, taki jakiś kawałek czegoś, na co można wejść. To jest tak głęboko ukryte w kawału przy rzece. I można sobie na tym usiąść i słuchać. Ja tam sobie poszedłem. Chciałem jeszcze powabić trochę te byki, więc głośniczek sobie wydobyłem. Włączyłem go, połączyłem z telefonem. I w zasadzie nie zdążyłem nic zrobić. Słyszę, że tutaj z boku coś mi się przedziera. A to po prostu tam jest od razu rzeka, jest przejście przez nią, przejście zwierząt. Patrzę, a to po prostu młody jeleń, młody byk z takimi widełkami na głowie, takimi niepozornymi, który no, stoi też bokiem i się na mnie patrzy. Do końca ja nie byłem pewien, co to w ogóle jest. Teraz wam opowiadam, już wiem, że to był byk, młody jeleń, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. Więc tak szybko po prostu do kieszeni po czołówkę, oświetliłem go. On jakby też nie zareagował na to, bo w lesie są często fotopłapki, one też jakoś tak oświetlają i te zwierzęta no tak nie reagują na to światło, zwłaszcza jeleniowate. Się na mnie popatrzył i się wycofał, ale to po prostu go widziałem z odległości, słuchajcie, kilku metrów, więc to już był dla mnie po prostu full tych doznań i mówię, no chyba nie ma sensu, żebym ja do świtu tutaj zostawał po tym, co przeżyłem. Więc tam się też wycofałem powoli potem do budynku tego młyna i no i co, i wracałem.
A jak już wróciłem w ogóle do domu, to Wam też chcę opowiedzieć. I kładłem się spać, to w głowie cały czas, ja nie wiem co się stało, w głowie cały czas słyszałem te ryki, do tego stopnia nasilone, że ja wyglądałem tutaj z domu przez okno, żeby się zorientować, sprawdzić, czy to gdzieś nie tutaj, bo to było tak intensywne i to nie było tak, jak wiecie, czasami się czegoś człowiek nasłucha i to mu się potem odtwarza. To było bardziej tak, jakby po prostu gdzieś tam ten jeleń daleko zaczyna sobie ryczeć, bo to jest, no, miejsce jest kilkanaście kilometrów od mojego domu. I ja byłem jeszcze, tak się czułem, tak jakby moja dusza nadal tam była, nadal tam sobie wisiała. I ja mogłem dzięki temu odbierać bodźce słuchowo to, co tam się dzieje. To się może wydawać fenomenalne, ale mi się przypomniało, czy też jakieś niezwykłe, ale przypomniało mi się, że takie epizody, jak pisałem kiedyś opowieści o sowach, ja wtedy byłem w takiej niemocy, no dosyć chory, nie mogłem chodzić do lasu w ogóle przez wiele, wiele dni. I wtedy napisałem taką opowieść o puchaczu, o sowie pójdźce i ona też nie była taka, że ja to widziałem, przeżyłem czy coś, tylko miałem wtedy takie wrażenie, że moja dusza sobie płynie przez lasy i te obrazy, które ona widzi, one do mnie przychodzą i dzięki temu i ja je opisuję. Także tu chyba był taki podobny motyw. No, długo też z tego powodu nie mogłem zasnąć. No i taka to przygoda z mojego rykowiska. Chyba jedna z takich najpiękniejszych, najgłębszych, takich najbardziej dla mnie świętych i wspaniałych. Chociaż mam dużo takich, ale to po prostu to, co się czuje wtedy, to jak wnikasz w tkankę tego lasu, jak się z nią spajasz. I tak naprawdę miałem poczucie, że gdybym tylko minimalnie więcej kunsztów to wszystko włożył w ten podchód, to ja bym mógł tam wędrować wśród tych byków i żaden by nie zwrócił na mnie uwagi w ogóle. Także słuchajcie, rykowisko się zaczęło u nas z początkiem września. Byki w najlepsze sobie huczą. No do końca też nie bywa różowo, bo bywają też myśliwi, ale to no nie chcę się o tym na razie rozwodzić, opowiadać. Jak macie ochotę, to można tutaj jeszcze do mnie przyjechać. Podejrzewam, że tydzień, półtora tygodnia jeszcze się będą jelenie odzywać, zwłaszcza jeżeli temperatury będą spadać, będą chłodne, gwiaździste noce. Są tam dobre miejscówki do słuchania. Chętnie Was zabiorę na parę godzin. Powędrujemy sobie po lesie, poprzetulamy drzewa, a właśnie, bo jeszcze ktoś może zapytać, a gdzie są drzewa ostatnio w moich opowieściach? Gdzie one są? I one są, bo zanim dojechałem do tego miejsca, tak czuję, że ta cała magia, jaka się wydarzyła, to też jest sprawka drzewa mojego takiego zaprzyjaźnionego klona Kostura. Bo ja zanim tam przyjechałem, to najpierw pojechałem tam do niego, zatrzymałem się, też sobie usiadłem pod nim, żeby się tak nastroić na to całe wydarzenie, moje wędrowanie, wniknąć też tutaj zmysłami w tą przestrzeń. I on w którymś momencie, pamiętam, że do mnie powiedział tak: no, rozproszony dzisiaj bardzo jesteś. Nasłuchujesz za tymi jeleniami, słuchasz i słuchasz. Ja mówię mu, no tak, bo to takie piękne, wielkie wydarzenie raz do roku i ty na pewno też to słuchałeś, wiesz, jak to jest wspaniale. On coś tam pomruczał i tak poczułem się wtedy, pamiętam, jeszcze dużo lepiej niż się czułem. Tak jakby on coś tam na mnie porobił, popracował i myślę, że tutaj też jest jego, powiedzmy, zamoczenie konaru w duszy, że to wszystko się tak właśnie potoczyło, że mogłem to przeżyć. O tym Wam opowiedzieć i być takim szczęśliwym. Także jeśli macie ochotę, to na rykowisko Was tutaj jeszcze zapraszam do Krainy Szeptów. Potem będą już wyprawy jesienne, październikowe, listopadowe. Też do drzew mocy, też moje takie ulubione, bo wtedy cały las przeleści, jeszcze jakieś ciepło, to gryzonie są bardzo aktywne, jeszcze tam robią jakieś zapasy. Jest po prostu, ja to nazywam, no, orgia szelestów i szmerów, jak sobie tak siądzie, człowiek zasiądzie. I to będą takie, wydarzenie się nazywa Jesienny Oddech Leśnej Mocy i będzie w październiku i w listopadzie. A tymczasem mamy rykowisko, na które zapraszam Was serdecznie do Wielkopolski, pod Poznań, tutaj do mojej krainy.
do końca września. Także tyle z mojej opowieści. Mamy 25 minut nagrania. Mam nadzieję, że przebniecie sobie przez to i też sobie zobaczycie. Postarałem się to jak najwierniej oddać. Jeszcze będę pisał o tym wszystkim opowieść, taką osobną, żeby mieć takie dwie pamiątki. I będę wrzucał filmiki z tych chwil. Także pozdrawiam Was leśnie. Tutaj z oddechu pomiędzy rykowiskiem. Dzisiaj pada, więc mogłem sobie usiąść w domu i wreszcie to Wam oddać. I wszystkiego dobrego, wszystkiego leśnego, udanych łowów, wrażeń i słuchowisk życzę.